Nie wpatrujemy się w to, co widzialne, lecz kierujemy wzrok ku temu, co niewidzialne. To, co widzialne, trwa tylko do czasu, a to, co niewidzialne, trwa na wieki. Tak mówi drugi list do Koryntian, 4, rozdział 18, werset. A list do Hebrajczyków w 4, rozdziale 7, wersecie mówi: dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Dni i lata naszego życia płyną. Salomon, król słynący z mądrości i inteligencji, był równie niezwykle bogaty. Był również niezwykle bogaty, tam nam opisuje druga księga Kronik, 9, rozdział od 22 do 23 wersetu. Jednak wszystkie jego doświadczenia prowadziły do jednego końcowego wniosku, który może nas zaskoczyć. Tak napisał w Księdze Kaznodziei, 1, rozdział 2, werset. Próżność nad próżnościami, a wszystko próżność. To wyrażenie trafnie charakteryzuje wszystko, co jest na ziemi, w przeciwieństwie do tego, co jest z Boga i ma niebiański charakter. Tu na dole króluje próżność i ulotność. Tchnienie, ulotna para, z jaką Biblia porównuje nasze życie, pojawia się na jakiś czas, a potem znika. Tak mówi między innymi Słowo Boże zapisane w Jakuba 4,14. Gdy Bóg tak zdecyduje, to człowiek ulatuje. Nasze życie jest w Jego rękach, bo tak mówi nam Psalm 31, werset 16. Zanim nadejdzie starość ze wszystkimi jej niedogodnościami, takimi jak samotność, słabość fizyczna, ułomna pamięć, słabsza koncentracja, Bóg chce zwrócić naszą uwagę na sprawy wieczne, aby rzeczy przemijające straciły dla nas na znaczeniu. W Psalmie Mojżesza określone zostały granice długości życia człowieka i jest tam napisane tak, że nasze życie rozciąga się na lat 70, a jeżeli starczy sił, to na lat 80. Co ich chlubą? Trud i znój. Tak, błyskawicznie przemijają, a my odlatujemy. Tak uczy nas Psalm 90, werset 10. Po stwierdzeniu tego faktu Mojżesz prosi Boga: naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości, jak uczy nas Psalm 90, werset 12. Niech każdy z nas policzy dziś liczbę dni, które Bóg nam dotychczas dał. Niezależnie od tej liczby nie wiemy, ile ich jest jeszcze przed nami. Dziś jest odpowiedni dzień, aby uwierzyć Jego słowu i w pełni żyć obfitym życiem danym nam przez Boga. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Dlatego uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie zwlekaj z uwierzeniem Panu Jezusowi.